sztuce zatytułowanej Król Lir Williama Szekspira opisuje ten autor bolesne doświadczenie władcy, który skazał na wygnanie swoją córkę Kordelię, pomimo tego, że ją kochał i że ona go bardzo kochała. Jedynym powodem jej skazania na wygnanie było to, że nie potrafiła dostosować się do otoczenia, które królowi jej ojcu nie szczędziło rozmaitych pochlebstw. Tak czyniły jej dwie rządne władze siostry, które nie kochały swojego ojca, ale znając jego słabość, karmiły go pochlebstwami. Kornelia natomiast bardzo go kochała i dlatego z powodu tej miłości mówiła mu tylko prawdę. Pochlebstwa, których nie szczędziły królowi niekochającej go córki i otoczenie, ukazywały króla, utrzymywały króla Lira w takim przekonaniu, że on jest nadzwyczaj mądry, że on jest nadzwyczaj ważny, że jest człowiekiem jedynym, wyjątkowym, takim, którego z nikim i z niczym porównać się nie da. To życie iluzją nie trwało jednak długo. Dwie rządne władze córki zmusiły swego ojca do wyruszenia w podróż, w czasie której utracił niestety wszystko, co posiadał. Pozostało mu jedynie jego człowieczeństwo. Wtedy dopiero zaczął patrzeć krytycznie na siebie i na rzeczywistość, w której żyje, na swoje otoczenie. Wmawiali mi wołał, że jestem wszystkim. To było wierne kłamstwo. W takiej przykrej sytuacji zrozumiał dopiero, co naprawdę jest ważne. Że ważna jest miłość. Jego miłość do córki Kornelii i miłość córki do niego. Nie pochlebstwa, którymi go karmiano, lecz miłość odkryła mu naprawdę, kim w rzeczywistości jest. Nie pochlebstwa, lecz miłość, drodzy, czyni człowieka kimś naprawdę wyjątkowym, kimś naprawdę wartościowym. Ponieważ tak jak Król Lir, wiele razy błędnie oceniamy otaczający nas świat, ludzi, samych siebie. Dlatego pięknie, że jesteśmy tu w świątyni. I dzisiejsze czytania skłaniają nas do takiego prawdziwego spojrzenia na siebie. Nie oczami świata, nie oczami wyjątkowości, którą gdzieś tam każdy w swoim egoizmie i swojej miłości własnej ma, ale oczami Boga. Do spojrzenia na wszystko nie tak, jak patrzy świat, ale tak, jak patrzy i widzi Bóg. W pierwszym czytaniu dzisiaj z księgi proroka Sofoniasza Bóg nawołuje dumnych mieszkańców Jerozolimy do przestrzegania dobra i do zaprzestania czynienia zła, do zaprzestania knowania i różnych intryg. Miłosierdzia Bożego dostąpią nie pyszni i możni, ale pokorni i ubodzy duchu. Takim ludziom Bóg obiecuje, że osiągną pokój i osiągną sprawiedliwość. Podobnie w dzisiejszej Ewangelii patrzenie Chrystusa na świat i na Jego sprawy jest całkiem odmienne od tego patrzenia światowego. Kim są ci, którzy są i będą błogosławieni w oczach Bożych? Kim są ci, którzy mogą radować się i cieszyć? Nie są nimi ci, którzy opływają w dobra tego świata i w nich pokładają swoją ufność i na nich budują swoją egzystencję. Nie są ci, którzy posiadają władzę, prowadzą wojny, szukają zemsty, szukają egoistycznie spełnienia swoich wizji, posiadają to, co chcą zdobyć siłą, uciskają często biednych. Nie są ci, którzy są pyszni, uważają się za wielkich, mądrych, potężnych. Błogosławieni, jak mówi
Mówi Jezus, są biedni, potrzebujący, uciemiężeni, miłosierni, czyniący pokój, czystego serca. To wszystko zasadza się na miłości. W drugim czytaniu z pierwszego listu do Koryntian święty Paweł jeszcze bardziej szczegółowo tłumaczy. Bóg właśnie wybrał, mówi, to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Upodobał sobie w tym, co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wskarcone, Bóg wyróżnił. A więc przed obliczem Pana Boga ważna jest ufność, ważna jest miłość, oddanie się Stwórcy, nie budowanie swojego życia na jakichś przemijających wartościach ulotnych, których często ludzie tak bardzo pożądają i poszukują w tym świecie. Warto również mieć w pamięci to, co napisał Tomasz Akempis. Nie uważaj się za lepszego od innych, byś przypadkiem nie okazał się gorszy przed Bogiem, który wie, co kryje się w człowieku. Jakże ważne jest kochanie nasze serce, jakże ważna jest nasza wewnętrzna prostota, nasze otwarcie się na Boga. Nie mówię o jakimś prostactwie w codzienności, ale o szlachetności, o prostocie, o dobroci naszego serca. Na pewno wiele musi się zmienić w patrzeniu na człowieka, na siebie. Kiedy gromadzimy się dziś tego niedzielnego ranka na Eucharystii i przypominamy sobie, że miłość Chrystusa do nas, Jego ofiara, uobecnia się naprawdę na tym ołtarzu, to czyż nie paść na kolana i nie dziękować Bogu za Jego wielką ofiarę, za Jego cudowne trwanie przy człowieku. Człowieku, który często tak bardzo jest oddalony od Niego, który często tak bardziej gardzi Bożą miłością, który często szuka szczęścia na własnej, wymyślonej przez siebie drogach życia. Kiedy gromadzimy się na Eucharystii, nie możemy zapomnieć, że oto tu bije źródło Bożej miłości dla człowieka. Że oto tu Jezus pokazuje nam, jak iść przez życie, jak żyć, aby osiągnąć to, co najpiękniejsze. Zbawienie, niebo. Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy. Bóg przecież dochowuje wierności. Takiego mam Ojca, który kocha, który nigdy nas nie zawiedzie, który jest zauroczony człowiekiem. Jakie to piękne, kiedy Bóg nas kocha. Takich, jacy jesteśmy, ale ciągle pragnie, abyśmy byli szlachetniejsi, piękniejsi, lepsi. To Pan przywraca nam to, co najważniejsze. Łaska zbawienia. To Pan przywraca nam czystość naszej duszy. To Jego miłosierdzie. Bylebyśmy tylko chcieli iść tymi drogami zarysowanymi przez Chrystusa. Zapraszajmy zatem Boga do swojego życia. Często wczytujmy się w te piękne teksty błogosławieństw na górze. To jest droga, która wiedzie nie na zatracenie, ale ku niebu, ku zbawieniu. Podążajmy tą drogą i prośmy Pana o łaskę wytrwania w wierze. Amen.